Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z cyklu Zrób to sam, w którym montuję tutaj różnego rodzaju dostępne na rynku moduły. Dzisiaj już taki troszeczkę bardziej zaawansowany układ, trochę więcej elementów niż wcześniejsze migające diodki. Ostatnio był wykrywacz metali. Dzisiaj odbiornik radiowy FM 76, 108 MHz. No więc już takie urządzenie funkcjonalne będziemy mogli zobaczyć, czy to się udało dobrze złożyć. Właściwie nie zobaczyć, a usłyszeć, jak to będzie grało. Będzie można gdzieś to ze sobą zabrać. Zasilany jest bateryjnie. Zobaczmy, co tu jest w środku. Zapewne trochę elementów. Jeszcze tego nawet nie otwierałem. Więc otwarcie przed kamerą jest pierwsze. Płytka, no standardowa. Płytka jest tutaj, jak widzicie, pojemnik na dwie baterie, do którego tą płytkę później można sobie przyczepić i będzie takie gotowe radio. Można tu w jakieś obudowę potem wrzucić. No co oprócz tego? Rezystory, dioda, o i mamy, no co tu mamy? No mamy układ, który jako całość jest już odbiornikiem radiowym. Takich czasów dożyliśmy, że nie robimy radia tak jak kiedyś, a mamy gotowy układ, więc no nie mamy całej tej radości, nie poznajemy, jak działają układy, no ale zrobimy sobie działające radio. No i nauczony, nazwijmy to błędem, który był na filmie z montażem Klepsydry, gdzie też mieliśmy układ SMD tego typu, no tu już zwrócę większą uwagę na pozycjonowanie, żeby nie trzeba było tego układu tak jak tam rozlutowywać. Na szczęście tam się nie uszkodził ten układ, a nie wiadomo jakby tu było. Także ten układzik dobrze się już tutaj od razu zamontuje. Przełączniki, którymi będziemy zmieniać zapewne odbieraną stację. Ile ich tu jest? 4 i tu 5. Z worka, tylko do czego ta z worka? Rezonator mamy tutaj. Nie wiem, do czego ta z worka, bo chyba, że coś jeszcze w pudełku zostało. Nic więcej nie widzę. Odłóżmy te rzeczy, żeby się nie plątały. Jest płytka. Zasilanie, przełączniki. Tak, jak widzieliście, w opakowaniu nie było instrukcji. Patrzę, czy jeszcze gdzieś coś nie wypadnie, ale nie widzę. W opakowaniu nie było instrukcji, więc instrukcja była dostępna pełna. Oczywiście, jak zwykle, po angielsku. Dostępna na stronie sprzedawcy. Jest tu opis. Jaki układ, co prawda AX3653, wydaje mi się, że ten układ ma inne oznaczenie, no ale to już szczegół. I lista materiałów. Rezystory 4 są, kondensatory w sumie 3 są, dwie diody, jedna, druga, gniazdko jest. Rezystory już wzięliśmy. Dwa elektrolity są. Układ scalony jest. I tu mamy coś takiego jak jumper. No i ja tego nie widzę. No nieładnie. No bo ten jumper coś tam musi robić. Aczkolwiek zawsze możemy zalutować te pola na stałe. Nie wiem, do czego on jeszcze jest, to w opisie wyjdzie. No ale ja nie widzę. Albo jestem aż tak ślepy, albo gdzieś to poleciało poza, ale też nie widzę. Jeszcze poszukam. No ja oczywiście mam te złącza pinowe, więc dam, no ale powinno to być w komplecie. No cóż. Kondensatory mamy. Rezonator mamy. Diodę żółtą mamy. Napisany jest 1 razy 3 mm, jak widzicie, no to jest dioda 5 mm, więc no też już coś nie tak. Nie wiem, gdzie ona tu wchodzi. Tutaj, no wejdzie, ale będzie za duża. No coś się nie postarał ten pracownik, co składał. Induktor jest. No i oprawka na baterię jest, czyli brakuje nam tego złącza pin. Mamy tylko jumperek, którego na nic nie włożymy. No cóż, no to ja się będę zabierał tutaj do montażu. O wszystkich rzeczach, na które musimy zwracać uwagę, już wcześniej mówiłem. A, jeszcze tu jest tranzystor, tak, którego wcześniej Wam nie powiedziałem. Jest jeden. Kondensatory. 2 duże, 2 małe. 10 i 4 zera. 33 piko. Także wszystko się zgadza. 10 i 4 zera to będzie 100 tysięcy, czyli 100 nanofaradów. Rezystory w tym wypadku wszystkie mamy jednakowe, więc nawet nie musimy sprawdzać. Jak zawsze zaznaczam, kody trzeba znać, wiedzieć, jak z nich korzystać. Oczywiście kody paskowe, ale do takich prac zawsze lepiej mieć miernik, szybko tym sobie zmierzyć pod ręką i nie bawić się w odczytywanie. Diody, jak wiemy, diody mają katodę i anodę. Czarnym paskiem oznaczona jest katoda w tym wypadku, więc też trzeba je dobrze zamontować, nieodwrotnie. Tranzystor też ma odpowiednie wyprowadzenia, ale pewnie na płyteczce jest zaznaczone, w jaką stronę go włożyć, więc tu nie będzie problemu. Kondensatory elektrolityczne też mają polaryzację. Minus, krótsza nóżka, plus, dłuższa nóżka. I na płytce w tym wypadku też mamy plus, plus i minus. Także wiemy, jak włożyć. I to, co na początku powiedziałem, odpowiednio zamontować. Układ scalony, SMD. Pokazywałem w jednym z odcinków z klepsydrą, jak szybko to przelutować i prosto. Jest to dosyć duży element, więc mimo że SMD nie ma najmniejszego problemu z jego zamontowaniem. Także ja się biorę za montaż, który będziecie widzieli w przyspieszonym tempie jak zwykle, a potem bateryjki, słuchaweczka, no i zobaczymy, czy cokolwiek usłyszymy z tej słuchawki i to będzie funkcjonowało tak, jak powinno. Ja, tak jak powiedziałem, dorzucę ze swoich zasobów te piny do tego jumperka, no ale nie zmienia to faktu, że ich nie ma. Trzeba będzie w instrukcji przeczytać, co ten jumper robi, co on zmienia i będzie wiadomo, czy jest on istotny, czy nie. Patrzę tutaj na schemat, bo schemat też jest zamieszczony, ale tutaj tak jakby to nic w tym schemacie nie mówiło o funkcji tego jumpera. Tu jest antena select. Aha, czyli ten jumper służy do wyboru antenny. To tu nic nie wybierzemy. Pewnie tam po prostu podepniemy kawałek druta. Tutaj go widzimy. Jest antena select. Z angielskiego tu, że jeżeli damy jumper między pin 2 a 3. Funkcja tego jumpera jest taka, że w zależności od ustawienia możemy używać jako antenę przewód słuchawek albo przewód zewnętrzny, czyli kawałek drutu jako antenę. No tutaj ustawię po prostu tak, żeby używało przewodu słuchawek. Tak jak to mamy w telefonach czy w różnych przenośnych urządzeniach, gdzie coś takiego jest do tego celu, a tutaj na tym złączu podłączamy po prostu antenę tą całkowicie zewnętrzną. Czyli już się wszystko wyjaśniło. No niestety, tak jak mówię, no jest to po angielsku. W tej dystrybucji to może być lekka niedogodność, ale w dzisiejszych czasach jest tyle translatorów, które nawet czytają tekst z kartki i tłumaczą, że nie powinno być najmniejszego problemu. Większy problem może być ze złożeniem, za które ja już się zabieram. Układ mamy zmontowany. Problemów ogólnie nie było, jedyne co to też nie tego rozmiaru dali rezystory, więc tak troszeczkę odstają, powinny być mniejsze, zresztą na rysunku, na zdjęciu, przepraszam, tutaj też widać, że są mniejsze. No ale to już taki szczegół. Dioda też powinna być mniejsza, ale mieściła się bez problemu, to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj wstawiłem swoje piny i jumperek. Według instrukcji pozycja 2 i 3 to jest antena z słuchawek. No i co? No i jest przygotowany też pojemniczek. Na razie tutaj na luźnym drucie. Mam słuchawki. Takie duże, wielkie. Nie wiem, czy z nich będzie słychać, czy nie. Najwyżej potem je przybliżę, jak coś zacznie się dziać. Ja na razie chcę włożyć baterię. No. Pojemniczek taki bardzo ciasny. Wkładam. No, dobra. Zapaliło się. A, nic nie słyszę. Słuchawki nie są podłączone. No, to nie dziwota, że nic nie słyszę. Dobrze, włączmy słuchawki. O! Nie wiem, czy to... Co przybliżę, bo mocno... I będę tutaj, usunąłem słuchawki, teraz będę przyciskał guzik przeszukiwania i zobaczymy, czy jakąś stację nam złapie. No, jak widzicie, słyszycie, radio działa. Także zbudowaliśmy pierwsze radio. Właściwie no, układ w dzisiejszych czasach nie jest radiowy, niestety. Ja nad tym ubolewam, bo kiedyś składając tego typu urządzenia uczyliśmy się techniki. Tutaj nie uczymy się niczego, bo wszystko jest w tym układzie, więc kompletnie nie wiemy, jak radio działa. Kiedyś budowaliśmy poszczególne obwody, głowica, WC, pośrednia, przemiany, dekoder stereo. Teraz jest wszystko w jednym układzie, więc tak naprawdę tego typu zabawy są fajne, żeby sobie polutować i pocieszyć się z działającego układu. Natomiast no, nie jest to forma nauki i jeżeli ktoś chce się poważnie elektroniką zająć, to no, nie tędy droga, bo składając takie układy nie wie kompletnie nic o elektronice i działaniu takich układów. Ale jako ciekawostkę, jako zabawę, coś takiego można zmontować. Ja teraz założyłem sobie te słuchawki i powiem wam, że da się ściszyć, da się... Dosyć głośno to gra. I sama jakość... Zdejmę, bo ciężko mi mówić i słuchać. Jakość dźwięku nawet jest dobra. Także tutaj nie wypowiem się na temat czułości, jak to by odbierało w terenie. Ale radio działa. Także układ się udał. Zmontowany prawidłowo. Ruszył od pierwszego odpalenia. Problemów większych nie było. W następnym odcinku, jako kontynuację tego, mam taki malutki kit tutaj, prosty, jest to nadajnik, więc zobaczymy, jak w momencie tym złożymy ten nadajnik, czy będziemy siebie słyszeli w tym odbiorniku. Ten odbiornik no, nie ma ustawiania częstotliwości, więc nie wiemy, na jakim kanale jesteśmy. To jest proste radyjko z przeszukiwaniem pasma, bez pamięci, bez takiego typu rzeczy. Da się wyłączyć, bo to jest power switch. Da się i włączyć. Także funkcjonuje. Zbudujemy ten nadajnik i zobaczymy. O, widzę ceweczka. Także to już taki prawdziwy układ radiowy. O, dużo tych cewek jest. Bardzo dużo. Czyli to jest taki prawdziwy już radiowy układ. W przeciwieństwie od tego. I zobaczymy, jak się będziemy mogli skomunikować, na jaką odległość. No taka fajna ciekawostka jako uzupełnienie tego filmu. Także dziękuję za obejrzenia. Jak Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, zadawania pytań poprzez profil na Facebooku, Messengera, maila, ewentualnie Instagrama, tam też jestem, ale bardzo rzadko. I zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych filmów, które będą pojawiały się na moim kanale. Do zobaczenia.